Tylko widzowie, jest 7.30 rano, pogoda jakby jest, każdy widzi, lekko pada deszczyk. Dzisiaj mamy wielkie święto, na które corocznie uczęszczam, albowiem dzisiaj jest Hewelka, czyli Pomorski Festiwal Piwa. Na tej edycji będą wina, wódki, różnego rodzaju pierdoły. Uważam, że to nie jest wcale dobre rozwiązanie. Takie rzeczy powinny być na innych festiwalach. To był największy festiwal piwa tutaj. Nie rozumiem, dlaczego to ma być zmienione. W każdym razie to będzie też pierwszy festiwal Hewelka, na którym niestety będę pracował, ponieważ jako Cup Wino wystawiamy właśnie stoisko z winami na Hewelce. Także łącząc to, że częściowo będę w pracy i też to, że już nauczonym doświadczeniem, ja nie umiem tak ustawić mikrofonu, żeby przy tym huku, który tam jest, jakkolwiek to sensownie i przyjemnie dla was brzmiało, to dzisiaj biorę ze sobą tylko telefon, nagrywam wszystko telefonem i raczej to będzie w formie takiego krótkiego reportażu z podłożoną muzyczką, aniżeli z jakimiś ocenami w tym huku i hałasie, który tam będzie. Także zapraszam was do oglądania, jadę mam jeszcze do pracy. Dzisiaj jest piątek, czyli dzień otwartej butelki weekendowej. To sobie wybrałem Chardonnay z Chile i właśnie piszę sobie notatkę, którą klienci będą mogli sobie przeczytać podczas degustacji. Teraz trzeba to powąchać, wypić i napisać coś na ten temat, bo te notatki od producentów, które są na kontretykietach, to często jest mocny bullshit. My jesteśmy sklepem specjalistycznym, więc chcemy mieć to zrobione rzetelnie. Kurwa, piździ pada, jest bardzo niefajnie, w ogóle chyba ludzi nie będzie, bo zazwyczaj to już tutaj było od zarąbania, a teraz jest pusto. Ale się, ale będzie pite. Wywaliłem jakieś 15 piw, 3 miody pitne, 4 butelki wina. Jest dobrze. Teraz pora na burger. Babciu, to jest zajebiste! No, to pierwszy dzień z głowy. Forma olimpijska, jak widać. I jednego producenta nalewek, takich wódek smakowych i tak dalej, to wam później pokażę, bo tego pierwszego dnia zapomniałem mu zdjęcie zrobić. Gorąco polecam, naprawdę mega fajny ten alkohol ma, bardzo smaczny, jest dobrze ułożony, ukryty i w ogóle taki nieprzeciętny ma te smaki, jakieś pędy sosny, pierdoły, naprawdę fajne rzeczy. A ogólnie zrobiliśmy wczoraj przegląd piwoteki i browaru nowomiejskiego, w ogóle tam wcześniej nie miałem z tym żadnej styczności. Praktycznie wszystko, co mieli, to spróbowaliśmy i naprawdę browary godne polecenia. Mega fajna rzecz to taki quadruple z malinami leżakujący w beczce po whisky. Bardzo ciekawe, w ogóle piwo 10,5%, taki belgijski styl, naprawdę mega fajne, esencjonalne. No wiadomo, no Magic Road od poprzedniej Hewelki, dla mnie no kot, jeśli chodzi o piwa smakowe, taki trochę młodszy brat Funky Fluidu, można powiedzieć. Tylko oni bardziej w takim azjatyckim, tropikalnym stylu idą. Takie tajskie rzeczy, trawa cytrynowa, kokosy, orzechy, tego typu klimat. No ale ogólnie, co trzeba powiedzieć? Jezus Maria, jak mało ludzi było na tej Hewelce wczoraj. Jak w ogóle, jak w porównaniu do poprzednich lat, to tam nie było gdzie szpilki włożyć. W ogóle były wyspy na środku jeszcze z browarami. I teraz w ogóle środek pusty, wszyscy tylko na obrzeżach. Naprawdę 1/3 ludzi, 1/4 ludzi, nie?
niesamowite. Ciekawe, czy to pogoda deszczowa miała aż taki wpływ na to. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No i ja z przeszłości wczoraj zrobiłem sobie prezent na przyszłość. White IPA Matters z herbatą. I muszę przyznać szczerze, że naprawdę, nieważne, czy się zgadzamy światopoglądowo, czy nie, ale browar Mencen to jest konkret. Ja jestem w stanie naprawdę w 100% gorąco polecić piwa z browaru Mencen, ponieważ osobiście uważam, że każde takie piwo, nieważne w jakim oni mają stylu, jest przynajmniej takie zgodne ze sztuką, godnie reprezentuje ten swój styl. Nie ma jakichś takich sikaczy albo turbo przekokszonych tych piw, tylko po prostu wszystko jest zrobione naprawdę z fajnym smakiem, także naprawdę browary Mencen ja gorąco polecam. Trzeba opierdzielić śniadanko, jadę na 13.30, no już dzisiaj bardziej służbowo będę stał, może nie tyle, że za barem, ale za winami, ale trzeba przyznać, że zacnie było wczoraj. Tutaj zawsze przy tym stadionie jeżdżą kokarty, więc jest zawsze hałas. Naprawdę, jest tyle pięknych eventów na tym stadionie Lechii, ale nagrywanie tutaj czegokolwiek sensownie to jest ciężkie morderstwo. Boże, jak to pusto. Powiem wam szczerze, już kij w to, że obraz śnieży, nie chce mi się tutaj tego ustawiać. Jestem zbyt zmęczony na to. Ale po pierwsze, hewelka jeps. Po drugie, mega, mega fajny paszport Polsatu. Najlepsza karta rabatowa na festiwalu. Pierwszy raz jestem na festiwalu alkoholowym, bo wcześniej byłem z serami, ale to były inne eventy. Ale pierwszy raz byłem na festiwalu alkoholowym od tej drugiej strony. To chyba nie jest dla mnie. Przywiozłem troszeczkę fantów. Cytrynki, pomarańcze. No i zaczynają się piwka. To jest, słuchajcie, piwo festiwalu. Wypiłem prawie 40 różnych browarów na tej hewelce. I tutaj browar łańcut, kalamansy i grapefruit, das ist kwas. Najlepsze piwo tego festiwalu. No i mam taki fikuśny sześciopak piwka z Lubrowa. To jest browar, który w sumie bardzo niedaleko mnie w ogóle ma swoją warzelnię, więc w końcu będzie okazja, żeby to spróbować, ale to będzie materiał na inny film. W każdym razie, widzowie, jak zobaczyłem piwo o nazwie Gruby Bamber, no to z całym szacunkiem, no Gruby Bamber. Jeszcze była fajna parka, która w ogóle miała coś, czego nigdy nie widziałem, chociaż byłem naprawdę na tych wielu festiwalach. Słuchajcie, to jest taka saszeta na szyję. Zakładasz to sobie tak, o. I o co chodzi?
Chodzisz tak po festiwalu i masz dwie ręce wolne, rozumiesz? O masakra. Kotu trzeba dać żreć i trzeba iść spać, włączam tryb samolotowy, mam was wszystkich w dupie. Malutka, tobie trzeba dać papu, nie no moje, ci kochane, moje skarby złote. Gurmecik dla malutkiej zasłużony.